Państwa, to ostatni wernisaż przygotowany przez Galerię Ostrołęka w roku 2016. Przypominam, że rok 2016 ważny dla galerii, był jubileuszowy, więc podkreślę to tym bardziej przy ostatniej wystawie w naszym bieżącym roku. Galeria Ostrołęka łącznie z Ostrołęckim Towarzystwem Fotograficznym zaproponowała Ostrołęczano poznanie z środowisk fotograficznych miast, zaprzyjaźnionych miast. Tam w zeszłym roku prezentowaliśmy środowisko łomżyńskich fotografów. W tym roku prezentujemy fotografie z Suwał. Grupy Suwalska, Grupa Twórcza. Grupa 21 fotografów skupionych w zasadzie przy Suwalskim Ośrodku Kultury. Nie jest to grupa ściśle związana z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, ale jednak poprzez częstość wystaw w galeriach Suwalskiego Ośrodka Kultury, także poprzez jednego z członków, czyli Andrzeja Zujewicza, szefa Suwalskiej Galerii, ten związek z Ośrodkiem Kultury jest bardzo ścisły. Suwalska Grupa Twórcza powstała w 2006 roku i ta wystawa niejako podsumowuje ten 10-letni okres ich działania. Na wystawie prezentujemy 40 fotografii. Wybór należał do autorów. Tytuł wystawy DBS sugeruje, że każdy z autorów raczej chciał przedstawić to, co uważa za najlepsze ze swojego dorobku fotograficznego, aczkolwiek przez fakt, że nie mamy dzisiaj wśród nas autorów, nie mogę się dopytać o bliższe szczegóły. To znaczy możliwe, że te fotografie są związane już z wyborem spośród swoich wystaw samej grupy, niekoniecznie z własnej twórczości w szerszym zakresie. Tak jak wspomniałem, autorów nie ma wśród nas i nie wiem, czy jest to bardziej przyczyna bliskości świąt, czy innych okoliczności. Był problem z samochodem, członkowie byli przygotowani na wyjazd, nie otrzymali samochodu na czas, jakiś prywatny też się zepsuł. No jest jak jest. Możliwe, że nie powinniśmy też się jako galeria proponować terminów tak bliskich świętom, więc to też jest powód do zastanowienia. Krótko mówiąc, autorów nie ma. Ja pozwólcie, że przeczytam w tej chwili listę wszystkich wystawiających. Myślę, że nie obrażą się, jeśli nagrodzimy obrawami dopiero po przeczytaniu wszystkich nazwisk. Pan Robert Dębiński, pani Jolanta Grabowska, pan Krzysztof Grabowski, pan Szymon Jasionowski, pani Maria Karna, pani Beata Karwel, pan Henryk Milewski, pan Krzysztof Mierzejewski, pan Ryszard Panasiewicz, pan Paweł Wojawa, pani Anna Amelia Sikorska, pan Tadeusz Smagacz, pani Beata Staniewicz, pan Marek Stankiewicz, pani Marzena Strzyżewska, pan Dariusz Schneider, pan Marek Wasilewski, pan Bogusław Wasilewski, pan Marcin Wróbel, pan Andrzej Zuniewicz i pan Józef Żukowski. Teraz jest czas na dawanie.